Jesteśmy w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu, gdzie mnóstwo psów i kotów czeka na adopcję. Historie tych zwierząt są zupełnie różne. Tutaj mamy Johnego, który jak widać pali się do życia, chce iść na spacer. Jest bardzo przyjacielskim psem, a miał bardzo trudne życie, bo został odebrany interwencyjnie przez TOS, co świadczy samo za siebie. Natomiast bardzo kocha inne zwierzęta, a nade wszystko kocha ludzi. Trudno powiedzieć, w jakim jest wieku konkretnie, ale raczej jest pieskiem już troszeczkę dojrzałym. Natomiast ogólnie jest bardzo spokojny, lubi spacery, lubi ludzi i cały czas czeka na swojego człowieka, a póki co nikt nie pyta o Johnego. Jeśli ktoś byłby zainteresowany adopcją Johnego, to podam specjalnie numer telefonu, pod który należy dzwonić. Ponieważ ten pies jest pod opieką TOS-u. Numer telefonu 798 368 039. Johnny, uśmiechnij się do kamery, pokaż, że jesteś fajnym psem. Johnny czeka na dom. Przepiękna, elegancka Melody w futrze z czarnych karakułów. Bardzo przyjacielska, czteroletnia mniej więcej suczka po przejściach. Jak można po 4 latach, czy po 2, czy po jakimkolwiek okresie wspólnie spędzonym z psem go zostawić, ale takie historie, jest ich tutaj dużo w schronisku. Melody, jak widać, jest bardzo spokojnym, ale też bardzo radosnym psem. Kocha ludzi, marzy o tym, żeby mieć swój kawałek kanapy i swojego człowieka. Jest bardzo piękna, bardzo zabawowa. No i po prostu strasznie pogodna, na pewno rozświetli nam każdy dzień. Przepiękny chaos. Pies, który z chaosem raczej ma niewiele wspólnego, bo jest oazą spokoju. Bardzo nieśmiały, stresujący się szczekiem innych zwierząt w schronisku. Bardzo potrzebujący ciepła, czułości. Przepiękny, przespokojny, przeuroczy. Naprawdę tak przytulaśny, że dawno takiego pieska tutaj nie spotkałam. Czeka na swój dom, czeka na adopcję. Może ktoś przygarnie chaosa, który tak naprawdę jest oazą spokoju. Przepiękny Tymon. To jest naprawdę bardzo mądry pies, ale też zna swoją siłę. Na początku był bardzo nieufny do obcych. W tej chwili dzięki ciężkiej pracy pracowników miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt już daje się dotknąć. Jak widać, przytula się do mnie obcej tak naprawdę osoby. Więc tutaj kawał dobrej pracy został wykonany i Tymon jest gotowy do adopcji. Natomiast adopcji świadomej, bo to jest pies, który jednak musi dużo biegać i potrzebuje tego, żeby osoba, która go zaadoptuje, miała świadomość, że jest to myśliwy i naprawdę silny pies, świadomy swojej siły. Ale jak widać, jest bardzo przyjacielski i piękny, więc może być też wiernym przyjacielem. 9 siamskich kotów zabranych interwencyjnie z garażu, ze skandalicznych warunków. Jak widać, większość z nich straciła oczy. Już są w większości po leczeniach. Nadają się tak naprawdę tylko do domu. Nie są to koty do wychodzenia, ale bardzo przyjacielskie, bardzo potrzebujące czułości. Takie kotki inwalidki, ale instynkt im pozostał. Czekają tutaj w schronisku na adopcję. 9 przecudnych kociaków, przepięknych, przespokojnych i bardzo potrzebujących ciepła. O polskim schronisku dla bezdomnych zwierząt historie kotów są równie smutne jak i psów. A tutaj siedzi jeden z 2 kotków, tak zwanych szesnastek, bo po 16 latach adopcji został oddany z powrotem do schroniska. Ale to nie chodzi o to w tym przypadku, że osoba była nieodpowiedzialna, tylko starsza pani musiała trafić do szpitala i oddała je tutaj. Koty bardzo źle znoszą pobyt w schronisku po tylu latach życia kanapowego, w miłości, w czułości. Chowają się, jak widać, ale są bardzo przyjacielskie, są przyzwyczajone do dotyku człowieka, do kontaktu z człowiekiem i czekają tutaj na adopcję. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaadoptować naprawdę przemiłe koty, to proszę spytać o 2 szesnastki. Przepiękna tygrysica, młoda kotka, spinka, czeka na dom. Jest piękna, jest tak przytulaśna, tak przyjacielska, że nie wiem, czy będę w stanie wyjść bez niej z tego schroniska, ale jeśli bym jednak wyszła bez spinki, to spinka będzie tutaj czekać na Państwa, żeby ją zabrać do domu.